Szanowni Państwo, mamy druk według 1310, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Minął termin zgłaszania autopoprawek i zgłaszanie poprawek wyznaczam do terminu, do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Projekt dotyczy pozytywnego programu zmian krakowskiej edukacji na lata 2013-2014. W imieniu zespołu mówić będzie pan przewodniczący Kośmider. Bardzo proszę. Proszę Państwa, zacznę od tego, że kiedy przedstawiono nam propozycje zmian sieci szkół i które i to propozycje nie zostały przyjęte, należało z tego wyciągnąć wnioski. Wydaje się, że głównym problemem, który Kraków spotkał, to był brak właściwego przygotowania różnych zmian w krakowskiej edukacji. Braku dialogu ze szkołami, braku jakiejś szansy, którą tym szkołom należało dać, o czym zresztą szczerze i bardzo często i rodzice, i dyrektorzy, i nauczyciele mówili. Przed nami półtorej roku kadencji, która skończy się prawdopodobnie w listopadzie 2014 roku. Jeśli chodzi o edukację, mamy trzy możliwe drogi. Nic nie robić i czekać na zmiany dopiero w następnej kadencji. Robić chaotycznie, co może się skończyć różnymi większymi czy mniejszymi problemami. Albo robić w sposób uporządkowany. A jeżeli robi w sposób uporządkowany, to z jakimiś priorytetami, które my w zespole, który pracował nad tym projektem uchwały, przygotowaliśmy. Przedstawiamy Państwu propozycję kierunków działania prezydenta w sprawie ewolucyjnego, przyjaznego programu zmian w krakowskiej edukacji. Programu, który zmienia pewien paradygmat, czy pewną zasadę podstawową, mianowicie nie mówimy o sprawach likwidacji, nie mówimy o organizacyjnych sprawach. Zaczynamy od najważniejszej, czyli od jakości kształcenia krakowskiej młodzieży i dzieci. Przedstawiamy Państwu 5 celów, które uważamy, że powinny być w ciągu tego półtorej roku, 5 priorytetów, które powinny być priorytetami, jeśli chodzi o sprawy edukacyjne. Mając pełną świadomość, że rzeczy ważnych jest więcej, ale też mając świadomość, że jeżeli coś się określa, trzeba określać też także priorytety, bo wszystko jest najlepszym sposobem do pójścia w sposób chaotyczny w rozwiązywanie tych spraw. Te 5 priorytetów to jest pełna gotowość szkół na przyjęcia 6-latków do szkoły, zapewnienie zwiększonej możliwości przyjęć do przedszkola, podniesienie jakości edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczej i organizacyjno-ekonomicznej szkół wszystkich szczebli, poszerzenie możliwości pracy z uczniem zdolnym, wsparcie uczniów z rodzin o najniższym statusie ekonomicznym lub społecznym. Każde z tych 5 priorytetów ma pewne zadania, które chcielibyśmy, aby były realizowane. Takie najważniejsze zadania dotyczące poszczególnych obszarów to jest przygotowanie się rzetelne, ewidentne i, że tak powiem, szczegółowe przygotowanie się szkół do przyjęcia 6-latków. Analiza, audyt, przygotowanie tam, gdzie trzeba, remontów i uzupełnienia wyposażenia, ale także przeszkolenia dyrektorów w tym kierunku, żeby dyrektorów i kadry nauczycielskiej, żeby te błędy, o których słyszymy w mediach czy też indywidualnie, aby, że tak powiem, miały jak najmniej miejsca, a w zasadzie, żeby w ogóle się nie zdarzało. Jeśli chodzi o sprawy przedszkoli, większość z nas miała różnego rodzaju interwencje w tej sprawie. Wiemy, że potrzeba jest o wiele więcej miejsc w przedszkoli. Wiemy, że są narzędzia, niektóre kosztowne, niektóre mało kosztowne, dużo mniej kosztowne, które możemy wykorzystać. Chcemy, aby w przeciągu tego półtorej roku zostały w Krakowie wybudowane w miejscach do tego przygotowanych przedszkola modułowe. Wiemy, widzieliśmy takie przedszkola w wielu innych miastach i wiemy, że to jest sens. Jest sens na jakiś okres budować coś takiego, a wyposażenie i w ogóle wygląd tych przedszkoli nie odbiega standardem od normalnych murowanych przedszkoli. Chcemy, aby wykorzystać miejsca w szkołach, w których jest dużo miejsca w wyniku zmian demograficznych. Oczywiście to musi być przygotowane. To wymaga pewnych zmian. Chcemy i też będziemy proponowali tutaj szczegółowe rozwiązania w sprawie inicjowania przedszkoli przy przedsiębiorstwach, urzędach i wyższych uczelniach. Były na ten temat mowy, ale wygląda na to, że też wzorem niektórych miast w Polsce te rzeczy powinniśmy zintensyfikować, pokazać jakby łatwiejszą drogę tworzenia małych punktów przedszkolnych w tego typu miejsca. Najważniejszą sprawą jest plan działań w celu podniesienia jakości edukacyjnej i organizacyjnej szkół.
Wiemy, że w tej sprawie jest dużo robione, ale chcemy, żeby to było zorganizowane, żeby to było monitorowane. Chcemy, aby wszystkie szkoły, które są, mogą być w trudnej sytuacji edukacyjnej, aby te szkoły były poddane pełnym planom naprawczym, które same będą tworzyć i które to plany będą monitorowane przez urząd, przez Komisję Edukacji. Chcemy, aby wydział, aby urząd pomagał szkołom, a nie tylko był, że tak powiem, takim ramieniem wymierzającym, egzekwującym różnego rodzaju obowiązki, ale także pomagał maksymalnie, jak to jest możliwe. Chcemy, aby wrócić do uchwały kierunkowej, która została tutaj gremialnie przygotowana, jeśli chodzi o obwody scalone. Jest czas, jest półtorej roku na to, aby przygotować te obwody scalone, zweryfikować je, skonsultować je z lokalnymi środowiskami i potem wdrażać. I wydaje się, że ten czas powinien być na to wykorzystany. Chcemy, aby w Krakowie zostało wdrożone pilotażowe wdrożenie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Niektórzy wiedzą o co chodzi. Ja muszę powiedzieć, że bardzo się tym zainteresowałem. W Krakowie cztery jakby jednostki szkolne zostaną wyposażone ze środków Urzędu Marszałkowskiego w różnego rodzaju sprzęt, nowoczesny sprzęt techniczny i edukacyjny i będą współpracować z wyższymi uczelniami. Ten proces, tego co wiemy, może się rozwijać. Może być o wiele więcej tego typu rzeczy i to jest rzecz, którą na pewno powinniśmy wspierać. W Krakowie odbywa się też szereg działań związanych ze szkolnictwem zawodowym. Festiwal zawodów, w którym niestety szkoły krakowskie stosunkowo niewiele uczestniczą. Warto to wykorzystać i będziemy prosili prezydenta i stosowne służby, aby w tym brały udział. Chcemy także, aby dyrektorzy byli w jakiś sposób nagradzani za niestandardowe osiągnięcia swoich uczniów. Nie zawsze to się mieści w tych nagrodach, które są. Kolejna sprawa to jest poszerzenie możliwości pracy z uczniem zdolnym. To jest jakby nie tracenie z oczu tych diamentów, które możemy mieć. Szereg rzeczy się dzieje, natomiast chcemy zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które tutaj mogą być pewnego rodzaju nowatorstwem, chociaż wielokrotnie o tym była mowa. Sprawa pierwsza, opracowanie koncepcji utworzenia kilku zespołów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dostosowanych do pracy z uczniem zdolnym. Otóż doświadczenia, które są w tych miastach, w których te rzeczy są bardzo dobrze oceniane, pokazują, że to są dobre rozwiązania. I druga rzecz, opracowanie koncepcji sieci lokalnych centrów kreatywności i innowacyjności, zwanych w niektórych miastach małymi kopernikami, czyli miejsca, gdzie dzieci, młodzież mogą w sposób bardzo innowacyjny, bardzo nowoczesny, bardzo pociągający uczyć się rzeczy, które no, trochę się zmieniły w świecie i to pokazywanie też musi brać to pod uwagę. Ostatnia sprawa dotyczy wsparcia uczniów z rodzin o gorszym statusie ekonomicznym lub społecznym. Nie chcemy tracić z oczu tych ludzi, nie chcemy, że tak powiem, uważać, że tu nie ma problemu. Tu jest problem i tu też chcemy wykorzystać dobre doświadczenia niektórych szkół, choćby w sprawie współpracy z MDK-ami, które współpracują ze szkołami, choćby w sprawach językowych czy innych. Ale także sprawa, która wydaje się w Krakowie nie jest dobrze rozwiązana, to znaczy sprawa dożywiania dzieci i młodzieży w tych szkołach. To musi być poddane, że tak powiem, dużo poważniejszej krytyce i zmianom, choć wiemy, że z tymi wszystkimi zmianami wiążą się pieniądze. Wiemy, że część z tych zmian uda się zrobić z bieżących, można powiedzieć, środków. Część zmian będzie potrzebować środków, choćby unijnych, których, jak wiemy, trochę do wykorzystania jeszcze jest i z których Kraków nie do końca korzysta. A część będzie musiała być skierowana przez nas z ewentualnych oszczędności, które w innych dziedzinach się znajdą, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że bez pieniędzy tych ruchów się nie da zrobić. Proszę Państwa, edukacja, znaczy Pan Prezydent, mamy nadzieję, weźmie pod uwagę nasze propozycje. Mamy nadzieję, że te pomysły dotyczące zmian w krakowskiej edukacji, dotyczące określenia pewnych priorytetów organizacyjnych, edukacyjnych, programowych, spotkają się z pozytywnym przyjęciem Prezydenta. Do każdej z tych działań
chcemy i jesteśmy do tego przygotowani, chcemy mówić o szczegółach. Ja nie ma czasu ani okoliczności, zresztą to jest uchwała kierunkowa, żeby schodzić piętro niżej, czy nawet dwa piętra niżej, mówiąc o szczegółowych rozwiązaniach. O części tych zupełnie nowatorskich powiedziałem, bo one wymagały jakiegoś zasygnalizowania. Na koniec chciałem powiedzieć, że została złożona autopoprawka przyjmująca zapisy opinii prawnej, bo tam była prośba o rozszerzenie podstawy prawnej, znaczy rozszerzenie zapisu ustawowego, więc to prosiłbym o potraktowanie jako autopoprawki w imieniu grupy radnych, która tą uchwałę przygotowała. Proszę Państwa, z każdej rzeczy można zrobić coś do śmiechu i coś poważnego. Przed nami półtorej roku. Albo idziemy, albo poważnie, tak. Półtora. Tak, świetnie, bardzo dziękuję. Półtora roku pani radna Maliszewska mnie uczyła, ale jakoś byłem oporny. Półtora roku. I albo te półtora roku spożytkujemy w sposób uporządkowany, określając swoje priorytety i współpracując z prezydentem w realizacji tych priorytetów, albo okaże się, że działamy w sposób chaotyczny i na pewno nawet, że tak powiem, ten czas, który nam pozostanie, nie będzie wykorzystany dobrze. Proponujemy Państwu działania w sposób uporządkowany, proponujemy danie szansy krakowskiej edukacji, proponujemy pakiet zmian ewolucyjnych, które nie zburzą bieżącego porządku, ale też pokażą wszystkim kierunek, którego główną wytyczną jest podniesienie jakości krakowskiej edukacji. Wiemy i część z nas nad tym mocno boleje, że krakowskie szkoły tracą swoją pozycję na listach, różnego rodzaju listach rankingowych. To też powinien być dla nas powód do głębszego zastanowienia się, bo to coś świadczy źle o naszej edukacji. Wiemy, że coraz więcej młodzieży odchodzi ze szkół samorządowych w kierunku szkół niesamorządowych. To też powinno wzbudzać nasze zainteresowanie i jakieś zastanowienie, czemu tak się dzieje i czy to jest jedyne rozwiązanie, które powinno tutaj w Krakowie być jako priorytetowe. Te wszystkie rzeczy biorąc pod uwagę, proponujemy Państwu ten pakiet zmian. Jak to ktoś ładnie powiedział, to jest pakiet przyjaznych zmian krakowskiej edukacji. Rzeczywiście przyjaznych, ewolucyjnych zmian, które chcemy, żeby we współpracy ze wszystkimi były wdrażane. To są priorytety, to jest propozycja priorytetów, które w ciągu najbliższych półtora roku, poprawiłem się, widziankę przynajmniej dostanę, powinny być wdrożone. Być może wielu rzeczy się nie uda zrobić. Być może pewne rzeczy są zbyt ambitne i zbyt, że tak powiem, na wyrost. Ale jeżeli się nie stawia wysokich wymagań, no to się nigdzie nie dochodzi. My chcemy zadziałać inaczej niż dotychczas. Chcemy postawić wysokie wymagania. Chcemy dać warunki i organizacyjne i docelowo finansowe, żeby te wymagania mogły być wdrożone. Z każdej rzeczy można zrobić coś poważnego, co jest dobre i z każdej rzeczy można próbować ośmieszać. Tak. Apeluję do Państwa, żebyśmy do tej sprawy podeszli w sposób poważny, ponieważ to są zbyt poważne rzeczy i zbyt wiele nam się nie udało w tej kadencji, jeśli chodzi o edukację, żeby takich przyjaznych zmian krakowska edukacja nie wymagała. Bardzo dziękuję. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Proszę się zgłaszać przepraszam, stanowiska klubowe. No to był nasz projekt Klubu Platformy, więc Klub Prawo i Sprawiedliwość, bardzo proszę. To jest wypowiedź klubowa, jak się domyślam. Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, jak ważne są uchwały kierunkowe dla Prezydenta Edukacji, to widać na sali, jaki jest odbiór. Nawet wnioskująca Platforma Obywatelska jest tu w szczątkowej obecności. Znaczy, tak, podejrzewam, że jesteśmy procentowo więcej niż Klub PiS-u, który myślę, się tej nie wypowiada. Ale to zostawiam. To jest taka uwaga. Przepraszam za złośliwość. Ja przede wszystkim chciałam zacząć od gratulacji. Gratuluję Platformie Obywatelskiej, że wszczeliła się w kontekst polityczny, bo zaledwie wczoraj premier Donald Tusk dał odpór obywatelom
obywatelskiemu projektowi Fundacji Ratuj Maluchy. Blisko 1 000 000 podpisów obywateli nie jest argumentem dla rządu Platformy Obywatelskiej, aby zaprzestać reformy obniżania wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego do lat 6, 7 do lat 6. Dziś Państwo zaczynacie procedowanie uchwały w sprawie kierunków działania prezydenta w sprawie pozytywnego programu zmian krakowskiej edukacji na lata 2013-2014. Przy okazji chciałam powiedzieć, że bardzo mi przykro, że projekt tej, przecież tak ważnej, jak pan przewodniczący przed chwilą powiedział, uchwały, tak późno trafił do skrzynek. Miałam bardzo niewiele czasu, żeby się przygotować, ale wydaje mi się, że zadanie odrobiłam przynajmniej w dużej części. Pierwsza bardzo ważna sprawa. Otóż nigdzie przy tej uchwale nie wskazuje się, nie ma informacji o źródłach finansowania projektu, a jak jestem w tej Radzie bodajże trzeci rok, uczy mnie się za każdym razem, że to jest warunek sine qua non powodzenia każdej uchwały. Proszę Państwa, podobnie jak Pan Przewodniczący, chciałabym odnieść się do kilku istotnych spraw, nie do wszystkich, żeby Państwa nie zanudzać. Pierwsza sprawa, w paragrafie drugim. Pierwszy punkt. Pełna gotowość szkół do przyjęcia 6-latków do szkoły. Ja przypominam, że zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z marca 2009 roku, od 1 września 2012 roku obniżony został wiek rozpoczynania obowiązkowej nauki w szkole z 7 do 6 lat. Następnie opóźniono wprowadzenie 6-latków do szkół na skutek oporu społecznego o 2 lata. Kraków zamiast się przygotowywać, wdrażał w cudzysłowie oszczędności. W paragrafie trzecim. Plan działań w celu zwiększenia możliwości przyjęć 6-latków do szkoły. Proszę Państwa, za późno. Od przyszłego roku 6-latki idą zgodnie z ustawą i tą zapowiedzią wczorajszą konferencji prasowej pana premiera Tuska do szkoły. Ten punkt wskazuje jedynie na to, że brak jest przygotowania krakowskich szkół do przyjęcia 6-latków. Podpunkt A. Audyt bazy szkolnej pod kątem standardów edukacji wczesnoszkolnej. Powinno to być już dawno. Było to mówione w przeróżnych interpelacjach. Było to mówione na Komisji Edukacji. Kto ma to zrobić na dodatek? Czy urzędnicy Wydziału Edukacji, czy może firma zewnętrzna? I za jakie pieniądze? Podpunkt C. Szkolenia, spotkania doradcze dla dyrektorów i nauczycieli pracujących 6-latkami. Ależ proszę Państwa, szkolenia się odbywają. Poszły na to granty kuratora. Podpunkt D. Kampania informacyjna dla rodziców. Plakaty, ulotki, spotkania, szkolenia. To reforma rządowa, przypominam. Zatem kampanię informacyjną, promocyjną powinno finansować państwo, a nie gmina. Faktycznie kampanię już prowadzi kurator. Proszę sobie przeglądać strony internetowe dla rodziców Ministerstwa Edukacji Narodowej i kuratorium. Miasto też się to włączyło, to pamiętamy wszyscy. Z różnym efektem i w różnym, że tak powiem, elementem, no powiedzmy etycznym, ale to mniejsza o to. Wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla 6-latków i ich rodziców. No przecież jest rozporządzenie w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Tam to jest wszystko ujęte. W mojej ocenie większość tych działań jest naprawdę spóźniona, bo na ich realizację pozostały miesiące urlopowe, lipiec, sierpień. Należało je rozpocząć dużo wcześniej, o czym na początku 2013 roku na przykład dyskutowano na Komisji Edukacji. Dzisiaj to, co Państwo proponujecie, to w dużej mierze jest powielaniem działań prowadzonych przez kuratora. Kolejna sprawa. Zapewnienie jak największej ilości miejsc w przedszkolach samorządowych. No bardzo dziwne. Pani Okońska nie chciała o tym słyszeć. Słyszeliśmy od niej, że liczba miejsc jest wystarczająca. Oczywiście, jeżeli dodamy do miejsc w przedszkolach samorządowych, miejsca w przedszkolach prywatnych, a że za pieniądze, a że za drogo dla, a że drogo dla obywateli. Dla pani prezydent nie było takiego problemu. Kolejna sprawa. Organizowanie przedszkoli w budynkach szkolnych w oparciu o przeprowadzoną analizę infrastruktury szkolnej. Znowu nie było zgody pani prezydent na takie działania, ponieważ generowało to koszty i tylko te koszty się tu liczyły.
Podpunkt C. Rozpoczęcie projektu budowy przedszkoli modułowych. Jakie środki finansowe na ten cel i skąd? Mamy oszczędności w oświacie? No może mamy ich za dużo. Podpunkt D. Wspieranie i inicjowanie tworzenia przedszkoli przy przedsiębiorstwach, urzędach, wyższych uczelniach. A jakiż to ma wpływ pan prezydent czy rada miasta na przedsiębiorstwa, wyższe uczelnie i tym podobne? Jak ma wyglądać to radzenie? Jeżeli te informacje, które państwo tu zawarliście, mają być realizowane, to z całą pewnością nie przy pani prezydent Okońskiej. Czy jest to zapowiedź tego, że pani prezydent przestaje być panią prezydent? Kolejna sprawa. Punkt trzeci. Plan działań w celu podniesienia jakości edukacyjnej, opiekuńczo-wychowawczej, ekonomiczno-organizacyjnej szkół wszystkich szczebli. Przeprowadzenie przy współpracy z nadzorem pedagogicznym, komisją egzaminacyjną i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, to jest robione na bieżąco. To się nazywa ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna. To jest kompetencja kuratora, artykuł 33 ustawy o systemie oświaty. Podpunkt B. Przygotowanie i wdrożenie szczególnych programów naprawczych dla szkół osiągających najniższe wyniki. Program naprawczy może zlecić tylko kurator. Wiem, że się koleżanka Teodozja Maliszewska ze mną nie zgadza. Ja to mówię na podstawie znajomości prawa. To wynika z ustawy o systemie oświaty, artykuł 34. Monitorowanie realizacji programów naprawczych przez Urząd Miasta oraz stosowną Komisję Rady Miasta Krakowa. No, brak kompetencji do takiego działania, jeżeli chodzi o nas. To jest kompetencja kuratora. E. Ocena realizacji programów naprawczych będąca podstawą do restrukturyzacji sieci szkół. Do tej pory restrukturyzacja na tej sali kojarzyła mi się tylko z likwidacją i tak to było wykonywane. Dlaczego nie do zmiany dyrektora, który nie potrafi chyba zrealizować programu? Czy należy od razu tą szkołę likwidować? Może jednak wystarczyłoby zmienić dyrektora. Podpunkt F. Przygotowanie założeń do opracowania standardów edukacyjnych dla wszystkich placówek oświatowych. Proszę państwa, szkoły już działają w oparciu o standardy edukacyjne, zawarte między innymi w podstawie programowej, ramowych planach nauczania, ramowych statutach i generalnie w ustawie o systemie oświaty. Ustala je Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wypracowanie, uzgodnienie z dzielnicami tzw. obwodów scalonych dla szkół podstawowych i gimnazjów. Przypominam, nie ma w przepisach pojęcia obwód scalony. Pan prezydent nie wykonał uchwały kierunkowej. Było o to wnioskowane, nie wykonał. Zatem działanie nie jest zgodne z obowiązującym prawem. Następne. Zapewnienie udziału szkół w promocji szkolnictwa zawodowego. O, to tylko taki drobiażdżek. Fajnie, to w takim razie musimy dołożyć je do finansowania na przykład opłat za wynajęcie stoiska na takim festiwalu, średnio około 1000 zł. Teraz to muszą szkoły płacić sobie same. Bardzo się cieszę, że ten ciężar przejdzie z budżetów szkół na jakieś inne finansowanie, może z rezerwy. Wprowadzenie nowych zasad przyznawania nagród i dodatków motywacyjnych dla dyrektorów i nauczycieli uwzględniające niestandardowe osiągnięcia placówki, osiągane wyniki na egzaminach. No tu też jest taka pułapka, bo niestandardowe. No to co? Mamy sztywne kryteria czy też dowolność? Jeżeli dowolność, to w czyich rękach ta dowolność? Ale jeszcze, a oprócz tego, bo jest jeszcze kwestia, ja mówiłam w tej chwili o nagrodach, ale jeżeli mówimy o dodatkach motywacyjnych, to przypominam, że ingerencja w regulamin wynagradzania nauczycieli, w którym jest zawarty dodatek motywacyjny, wymaga uzgodnień ze związkami zawodowymi, a kryteria dodatku motywacyjnego zawarte w regulaminie wynikają wprost z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i muszą być zgodnie z tym rozporządzeniem zmieniane. Podpunkt O. Przygotowanie projektów edukacyjnych realizowanych z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Co najmniej od 10 lat dyrektorzy szkół postulowali utworzenie specjalnej komórki do spraw pozyskiwania funduszy unijnych, która współpracowałaby w szerokim zakresie ze szkołami. Zamiast tego jednak wymyślono projekt zintegrowanego systemu zarządzania oświatą, który, jak państwu przypominam, przez kolejne lata drenuje budżet oświaty.
4. Poszerzenie możliwości pracy z uczniem zdolnym. Kontynuowanie nagród i stypendiów dla wybitnych uczniów i nauczycieli. Przepraszam, tu złośliwość, bo była ostatnia taka uroczystość, wręczanie spotkań z najzdolniejszymi uczniami. Nie było komu wręczyć im nagród, proszę Państwa, a bony, jakim wręczono na kilkuset złotowe zakupy w internetowym sklepie, są nagrodą co najmniej wątpliwą. Nie mówiąc o tym, że pomysł na wspieranie przez miasto Kraków sklepu internetowego jest sprawą dla mnie niezrozumiałą, a nawet podejrzaną. Podpunkt D. Opracowywanie koncepcji utworzenia kilku zespołów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dostosowanych do pracy z uczniem zdolnym. Gimnazja mają obwody, proszę Państwa. Więc co? Szkoły elitarne, sprzeczne z zasadami pedagogiki. Pachnie segregacją uczniów. O przyjęciu do danej szkoły mają decydować wyniki w nauce i to już, ja to proszę skończę. Państwa, funkcjonuje. Nawiasem mówiąc, przed znowu około 10 laty był taki pomysł w Krakowie. Świetnie go pamiętam. Na tyle mam lat, że dobrze sobie przypominam, co było w oświacie 10 i 20 lat temu. I proszę Państwa, dotyczył 4 liceów ogólnokształcących. To była 5, 6, 3 i 12. Oraz gimnazjów pobliskich. Wtedy prezydent Jacek Majchrowski, wiceprezydent Teresa Starmach i ówczesny dyrektor Wydziału Edukacji, pan Jan Żądło, zablokowali ten pomysł. Dlaczego teraz do tego proponuje się wrócić? To jest pytanie dla mnie. Podpunkt E. Opracowanie koncepcji sieci lokalnych centrów kreatywności i innowacyjności. Kto za to zapłaci i ile? Ja wolałabym widzieć centrum powrotu rozsądku albo centrum bez biurokracji. Z całą pewnością to dałoby wymierne korzyści edukacji krakowskiej, tak dzieciom, jak i nauczycielom. 5. Plan działań w zakresie wyrównywania różnic w dostępie uczniów do edukacji. Poprawa koordynacji zajęć dodatkowych i uzupełniających prowadzonych przez szkołę. Co autor ma na myśli? Na czym ma polegać koordynacja? Które to są zajęcia dodatkowe, a które uzupełniające? Może by tak po prostu wprowadzić zajęcia dodatkowe finansowane z budżetu miasta? Była taka bardzo dobra przecież tradycja, już jej nie ma. Podpunkt B. Wzmocnienie możliwych działań w zakresie darmowej edukacji pozaszkolnej. Wykorzystanie dodatkowych 2 godzin z karty nauczyciela. Ale proszę Państwa, to się robi. Godziny karty nauczyciela są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i bardzo ściśle ewidencjonowane. Proszę zapytać dyrektorów. To jest żmudna, biurokratyczna robota. Co jeszcze? Dostosowanie godzin funkcjonowania świetli szkolnych do potrzeb rodziców w dni dodatkowo wolno od pracy w okresie ferii. Świetnie, bardzo dobrze, bardzo się z tego cieszę. Dopracowanie zasad, utworzenie w każdym obwodzie scalonym świetlicy środowiskowej od godziny 17 do 20 opcjonalnie z wyżywieniem. Super, naprawdę świetny pomysł. Poprawa funkcjonowania istniejących programów dożywiania uczniów. Pomysł Państwa w zakresie dożywiania, koordynacja działań z MOPS, uproszczenie procedury MOPS w zakresie przyznawania pomocy z artykułu 6a ustawy oraz artykułu 3, podpunkt 2. I tu widać logikę działań Platformy Obywatelskiej. Najpierw wszystko zniszczyć, potem troszkę naprawić. Tak jest ostatnią reformą w szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie po wielkich bojach wprowadzono kanon obowiązkowy nauczania historii do klasy 2 i 3. W Krakowie zamknięto stołówki szkolne, gdzie dzięki dofinansowaniu przez miasto obiady były tanie i zdrowe. A obecnie staramy się usprawnić procedury dofinansowania obiadów z MOPS-u dla dzieci z niezamożnych rodzin. I przechodzę do uzasadnienia. Uzasadnienie jest przedziwnym ćwiczeniem ekwilibrystycznym. Dowiadujemy się z niego, że to, co się stało w polityce edukacyjnej miasta Krakowa, było złe, źle przygotowane i wszystko z winy prezydent Okońskiej-Walkowicz. Ja nie należę do zwolenników pani prezydent i nie zamierzam pani prezydent bronić, ale proszę Państwa, na tej sali znajduje się wcale pokaźne grono jej zwolenników, które ochoczo głosowało za jej licznymi, szkodliwymi pomysłami. Odżegnywanie się dziś od pomysłów pani Okońskiej-Walkowicz jest aktem nielojalności i nieetycznym.
Dziś dowiadujemy się, że reforma była źle przygotowana, ale przecież to pod nią podpisywał się i pan prezydent, i Platforma Obywatelska. Ale... Nagle okazuje się, że protesty mieszkańców Krakowa były słuszne. Tak. Okrągły stół edukacyjny ważny i uzasadniony społecznie. Czemuż zatem zamiast pisania pustego programu, który wygląda jak spis pobożnych życzeń, nie sięgnąć do dokumentu wypracowanego przez uczestników Okrągłego Stołu Edukacyjnego, który pracował 8 miesięcy, a efekty jego pracy powstały przy konsultacji sporej rzeszy specjalistów różnych dziedzin, a także rodziców uczniów. Pokazuje, jest taki program, świetny, naprawdę, wystarczy go powielić, wystarczy go realizować. Szanowni Państwo, zamiast snuć plany podbicia kosmosu, zajmijmy się sprawami, które leżą w kompetencjach Rady. Doposażajmy szkoły, ulepszajmy bazę szkolną, organizujmy dobre warunki do nauki, opieki, wychowania najmłodszych Krakowian. Zadbajmy o profilaktykę, szeroko pojętą, tu nie ma o tym ani słowa, w tym zdrowia i bezpieczeństwa naszych dzieci. Pomóżmy im rozwijać talenty, finansując zajęcia dodatkowe, inwestując w młodzieżowe domy kultury, nie niszcząc to, co jest dobre. Wspierajmy wyjazdy na zielone szkoły, na obozy naukowe, integracyjne. To w interesie miasta jest dokładać do tanich dla rodziców obiadów w stołówkach szkolnych, budowanie sal gimnastycznych, wyposażenia bibliotek szkolnych, pracowni komputerowych i multimedialnych. To są kompetencje Rady Miasta Krakowa i obowiązki wobec mieszkańców Miasta Krakowa. My mamy stwarzać dobre warunki nauki i pracy, a nie powodować chaos i ferment. Dajmy nauczycielom, instruktorom, psychologom, pedagogom spokojnie pracować z naszymi dziećmi. Szanowni Państwo, zostało 1,5 roku naszej kadencji. Nie zapełniajmy go pustymi hasłami. Ten program, który Państwo przedstawiliście, nie jest mierzony na miarę ambicji radnych miasta Krakowa. Nie jest mierzony, myślę, również na miarę ambicji Platformy Obywatelskiej. Dziś nie wystarczy kilka pozytywnych haseł na dodatek bez zapewnienia środków finansowych. To stanowczo za mało, proszę Państwa, aby krakowianie zapomnieli Platformie Obywatelskiej szkody, jakie zrobiła w naszym mieście, starając się zamykać szkoły, likwidując dobrze prosperujące szkoły zawodowe, dezorganizując pracę przedszkoli, obcinając budżety MDK-om, czy likwidując stołówki szkolne. Ale jeśli tylko Platforma Obywatelska i pan prezydent zechcą wziąć pod uwagę propozycje Prawa i Sprawiedliwości, jesteśmy gotowi na współpracę dla dobra Krakowian. Dziękuję. To są kończy i będziemy głosować. Tak, i za was to na razie. Pierwsze pytanie. Będziemy głosować. Dziękuję bardzo pani radnej Nowak. Teraz wystąpienie klubowe Platformy Obywatelskiej. Nie, Teodozja Maliszewska. Pan przewodniczący mówi, że... Dobrze, to pani Teodozja Maliszewska, bardzo proszę. A potem jest... A dlaczego ja? No to za mnie, bo ja się nie zgłaszałem. Ja się nie zgłaszałem. Nie wiem, dlaczego ja, jak nie mam. No, bardzo proszę, pani Teodozja Maliszewska, potem jest pani... Proszę? Dobrze. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej chcę powiedzieć parę słów na temat druku 1310, który przedstawiamy Radzie do dyskusji i ewentualnego podjęcia, i tu uwaga, w sprawie kierunków działania prezydenta w sprawie pozytywnego programu zmian w krakowskiej edukacji na lata 2013-2014. To jest uwaga do pani radnej Barbary Nowak, która analizowała punkt po punkcie, jakoby to był już program, i wypowiadała się w imieniu prezydenta. Do dzisiaj prezydentem jest jeszcze pan
profesor Jacek Majchrowski, a ja przez moment miałam uczucie, że prezydentem jest pani Barbara Nowak. Na początek sprostowanie. Pani Teresa Starmach nigdy nie była wiceprezydentem u profesora Majchrowskiego. Była wiceprezydentem u pana prezydenta Gołasia. Więc to warto by wiedzieć, jeśli się to przytacza. Ten druk, który państwu proponujemy, jest drogą pójścia do przodu. Wcale nie ukrywamy po tym, co było trudne w ostatnim czasie, i albo będziemy rozdrapywać rany, albo pójdziemy do przodu, aby dla krakowskich dzieci, krakowskich uczniów i ich rodzin zrobić coś dobrego. To, co dzieje się w Warszawie i co uchwala rząd, nie nam to zmieniać. Stan prawny na dzisiaj jest taki, 6-latki idą do szkoły. W związku z tym proponujemy panu prezydentowi. My nie będziemy tego, pani radna Nowak, Basiu, realizować. Pan prezydent, i nie dyktujmy mu, jak to ma zrobić. Ma od tego odpowiednie służby, ma tytuł profesorski, ogromną wiedzę i kompetencje. Pozwólmy mu przygotować sensowny program. Pierwsze sprawozdanie proponujemy panu prezydentowi dostarczyć nam już za 3 miesiące. Również uderzyła mnie pewna sprzeczność. Dlaczego tak szybko, już nagle, po czym po kilku minutach działalność mocno spóźniona, po co to się dzieje, więc albo róbmy, albo nie róbmy, albo spóźniona, albo szybko. Jakaś niespójność w tym wszystkim jest. Kolejny raz z tej mównicy podkreślam, ja jestem samorządowcem. Nie szukam przeciwnika, żeby mu dokopać. Z tej mównicy nigdy w życiu nie powiem, co w PiS-ie jest B i co spartolił, bo to nie moja rola. Ja jestem samorządowcem. Chcę powiedzieć, zróbmy wszystko, aby przez te 1,5 roku, które pozostały nam jeszcze jako Radzie Miasta, przypilnować i zrobić coś dobrego. My nie chcemy nikogo zastępować, a słowo wspierać to nie znaczy robić za kogoś. Wspierać można każdego, kto robi coś w tym zakresie, co chcemy uzyskać. Co było, wiemy. Jak to się stało, również wiemy. Kto był przeciwny, a kto nie, to też, Basiu, wiemy. Tylko czy na tym polega budowanie przyszłości? Tsunami polityki, która się tu wylała przed chwilą, przerwijmy, bo to nie o to chodzi. W uchwale kierunkowej nigdy nie było pieniędzy. Któraż to z uchwał kierunkowych, poza ścieżką rowerową, która zawierała jakiś tam promil przeznaczenia, na tej sali nigdy nie było pieniędzy. Bo to nie jest miejsce na dyktowanie prezydentowi, skąd ma wziąć pieniądze. On jest gospodarzem i pozwólmy mu tym gospodarzem być. W związku z tym, czy źle jest, że chcemy, żeby było więcej miejsc w przedszkolach? Powiedzcie mi to prosto w oczy. Czy źle jest, że jeśli już pójdą 6-latki do szkoły, żeby miały tam godziwe warunki? Czy źle chcemy, żeby pan prezydent poszukał możliwości wspierania szkół, którym trzeba pomóc? Czy źle chcemy, żeby również zadbać o żywienie dzieci i poczekać, co nam pan prezydent zaproponuje w tej sprawie do zmiany? Czy jest źle, że chcemy wspomóc świetlice, a nawet świetlice środowiskowe, żeby zapewnić opiekę dzieciom do 20 godziny, wtedy, kiedy część z tych rodziców do późna pracuje? Jeśli to jest źle, to ja sojuszników wśród was szukać nie będę, tylko mi to powiedzcie. Nie stoję i nie rozpaczam nad rozlanym mlekiem, tylko zrobię wszystko, żeby 1,5 roku wykorzystać dla dobra dzieci i rodziców, czyli w sumie dla dobra naszego miasta. Jeśli jest inaczej, wyprostujcie mnie, ale myślę,
że nawet Basia się ze mną zgodzi w tej sprawie. Proszę Państwa, apeluję, nie rozdzierajmy szat politycznie. Pracujmy jak samorządowcy. Dziękuję bardzo. W formie ad vocem bardzo proszę pan Bolesław Kosior i potem pani Agata Tetara. W momencie ad vocem. Ad vocem. A nie, proszę pana. Jest ad vocem, potem pana dopuszczam do głosu. Klubowe. Jest. Czego nie ma? W formie ad vocem. Prostowania, panie, proszę bardzo, w formie prostowania. Panie i panowie radni, szanowni goście, jak to pierwsze, to nie było wystąpienie pani radnej Barbary Nowak, tylko wystąpienie klubowe, które prezentowała. Możecie różnie oceniać to, co się stało do tej pory, ale dokumenty, które są tutaj w Radzie, w biurze naszej Rady, mówią jasno. Kto jak głosował, kto kogo bronił i ten. I my prowadzimy w tym momencie dokładną analizę tych materiałów. Informacja tylko, bo tutaj zostały zarzucone pewne rzeczy. Proszę do pani Barbary Nowak wystąpienia odnosić tak do wystąpienia klubowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo proszę w imieniu klubu pan Adam Migdał. Potem pani Agata Tatara. Panie przewodniczący, pan szanowni państwo radni. Ja powiem tak, że cieszę się, że działania, które są prowadzone, bo w znacznej mierze tu się wszyscy zgadzamy, że te działania są prowadzone, znalazły jakiś taki dokument, uporządkowanie. Natomiast chciałbym pewną rzecz tutaj sprostować i my jako Klub Przyjazny Kraków się w pełni z tym zgadzamy, że działania są w kierunku poprawy edukacji, w kierunku kontynuowania tych działań, które są w tej chwili prowadzone, też powinny być prowadzone, może bardziej trzeba zintensyfikować, może podejść do tego troszeczkę w sposób od innej strony, może przyglądnąć się tak, żeby ta zmiana w tej edukacji krakowskiej nastąpiła i żeby ona była wyraźna i widoczna i być może, żeby myśmy jeszcze w tej kadencji do końca przyszłego roku niemalże byli jakoś uczestniczyli, skoro ta dyskusja zaczęła się właściwie można powiedzieć na całego w 2011 roku. Jeżeli chodzi o pewne sprostowanie, wie pani, pani radna, zaskoczyła mnie pewna tutaj stwierdzenie, że nie wiadomo skąd, kto kogo popiera, wspiera. Ja myślę, że pewne działania zarówno Wydziału Edukacji są tutaj bardzo transparentne. Są pewne przetargi robione i jeśli chodzi o tych olimpijczyków i tych laureatów wszystkich konkursów, to były różne możliwości, bo dotychczas odbywała się to tak, że była kwota około 200-250 zł, szły to do księgarni, bony i talony. W tym roku poprzez konkurs udało się uzyskać większą kwotę, bo nawet do 1500 czy 2000 zł i trudno komuś kazać kupować książki za taką kwotę. Zostało to rozszerzone o to właśnie poprzez między innymi tą sprzedaż, może niektórzy jeszcze nie doceniają internetowej sprzedaży, ale dla nich to jest rzecz normalna i załatwiana po prostu na porządku dziennym. I stąd się tak wzięło, że można było rozszerzyć, żeby te bony były również wystarczające na zakup jakiegoś sprzętu elektronicznego, jakiegoś tabletu, bo trudno młodzieńcowi, dziewczynie czy chłopakowi kazać nakupić książek za 1500 czy 2000 zł i powiedzieć mu, że on ma być z tego usatysfakcjonowany. Kończąc oczywiście, wracając do jeszcze uchwały w sprawie kierunków działania prezydenta, w sprawie pozytywnego programu, no chciałbym, żeby rzeczywiście te cele i priorytety były jak najbardziej opracowane, żeby cele, plany operacyjne również były i harmonogramy opracowane, tak żebyśmy rzeczywiście uczestniczyli w pełni tym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią radną Agatę Tatara. Włodzimierz Pietrus, Jerzy Sonik. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Ja jestem o tyle dobrej i niedobrej może sytuacji, ale o tyle dobrej, że może nie politycznej, więc może łatwiej mi z tego momentu i w tym momencie mówić.
Natomiast no, nie da się ukryć, że jako fachowiec, mówię w tym momencie, znająca się na edukacji, znająca prawo oświatowe od przedszkola po studentów, niestety z tej propozycji, którą przedstawił pan Kośmider, nie doszukałam się żadnych innowacji ani nowatorskich działań, bo to wszystko już jest, a na pewno dużo lepiej rozwinięte, jeżeli państwo tutaj przedstawiacie. Pragnę zaznaczyć, że dzisiaj na sesji została nam rozdana taki projekt rezolucji, który był skierowany, ma na celu walkę z bezrobociem, skierowany do ministra pracy. I z jakimś chyłkiem koledzy się wycofali z tego, nie wiem, czy ze wstydu, że będą musieli swój rząd tutaj ośmieszać tą całą sytuacją. Wczoraj na Komisji Edukacji dowiedzieliśmy się, że około 900 osób z oświaty prawdopodobnie zostanie zwolnione. W związku z tym, gdyby ta rezolucja dzisiaj była wprowadzona, to myślę, ciekawa jestem zdania tutaj kolegów, co mieliby do powiedzenia, kiedy kolejne rzesze nauczycieli i pracowników oświatowych mają być zwolnieni. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, trzecia. Obietnice wyborcze, proszę państwa, laptop dla każdego ucznia, to już pan Tusk nam serwował i widzę, że teraz marszałek nam serwuje, a państwo radni to popieracie, więc ja bym chciała też się dowiedzieć, nie składałam interpelacji, ale chciałabym się dowiedzieć i złożę taką interpelację, ile z tych uchwał kierunkowych naprawdę zostało zrealizowanych i jakie są efekty i skutki tych kierunków, które tutaj Rada uchwala. Potrzebna jest, proszę państwa, subwencja rządowa, w związku z tym, jeżeli rezolucja, to może właśnie do ministerstwa czy do pana Tuska bezpośrednio, żeby samorząd otrzymał subwencję w takiej kwocie, jaką powinien otrzymywać, a nie żeby ponad 40 milionów czy 60 milionów, w zależności od roku, dopłacał do subwencji, a my wymyślamy coraz to nowe zadania, które są nierealne choćby ze sposobu finansowania, ponieważ samorząd nie ma pieniędzy na to. Jeżeli mówimy o jakości w nauczaniu. Okazuje się, że klasa 15-osobowa, która może zapewnić jakość i komfort nauczania w szkołach podstawowych, nie jest do przejścia między innymi z powodów finansowych. Więc o jakiej jakości w edukacji też tutaj rozmawiamy. Zamyka się również te oddziały i mami się rodziców, którzy zapisują najpierw 6-letnie dzieci do szkoły, którzy mają obiecane, że klasy 6-latków będą otwarte w szkole, po czym się okazuje, że niestety nic z tego i zostają zostawieni z dylematem wielkim, ponieważ dzieci rozdzielane są pomiędzy inne klasy, więc są to złudne obietnice. Przedszkola modułowe, pamiętam taką komisję edukacji, prezentowała to pani Małgosia Jantos, no ale proszę państwa, to jedna szopka była z tego, co pamiętam, bo nikt nie był w stanie powiedzieć, ile takie przedszkole modułowe, prawda, kilkakrotnie komisja, członkowie komisji pytali się, jaka to jest kwota wybudowania takiego przedszkola, nawet standardowego. Nikt nie był w stanie udzielić takiej informacji, a wręcz były koszty, które przewyższały koszt zwykłego przedszkola. I tak było. Odwołuję się do posiedzenia na komisji. Dożywianie dzieci, tutaj już pani radna Nowak mówiła, jeżeli się likwiduje stołówki, proponuje catering, to już tutaj też dużo było powiedziane, w związku z tym, jaka jakość następna wyżywienia. I teraz tak, chciałabym zauważyć, że to jest poważny problem. Państwo macie siłę polityczną, nie wymieniam z imienia i z nazwiska, czy partii politycznych, ale proszę zaapelować do swoich władz i tutaj jest pan przewodniczący, szef całego Krakowa, proszę zaapelować do swoich władz partyjnych o dalsze nieniszczenie edukacji, bo to, co rzeczywiście zostało zniszczone, trudno jest w tym momencie naprawić. Szczególnie boli fakt, kiedy ja jako członek zwykły Komisji Edukacji słyszę od kolegów, którzy otrzymują w poczcie mailowej, że pani przewodnicząca Marta Patena nie widzi na przykład sensu zwoływania Komisji Edukacji, ponieważ są ważniejsze sprawy niż posiedzenie Komisji Edukacji. Więc o czym my tutaj, proszę państwa, rozmawiamy? Poza tym chciałabym powiedzieć do wypowiedzi Todzi pani Maliszewskiej, która krytykowała panią Barbarę Nowak, że odnosi się tutaj do zapisów. No ja bardzo przepraszam, ale odnosimy się i dyskusja jest nad konkretnym dokumentem, więc raz państwo mówicie, żeby się odnosić do konkretów, a drugi raz, jeżeli do tych konkretów odwołujecie,
odwołuje się. Państwo mówicie, że to wcale jeszcze jest nic niepostanowione i nieuchwalone i właściwie o czym my dyskutujemy. To samo, jeżeli państwo zauważyłam, szczególnie z Platformy Obywatelskiej, że raz jesteście samorządowcami i absolutnie działacie ponadpartyjnie, ale drugi raz, jeżeli dla was jest to wygodne, twardo mówicie z tego miejsca właśnie, że to Platforma Obywatelska jest pomysłodawcą, więc ja mam taką prośbę, proszę się określić, czy jesteście samorządowcami, czy jesteście członkami partii, czy w jaki sposób funkcjonujecie. Całą dobę świetlice tutaj, jeszcze jedno sobie zapisałam, ciekawe stwierdzenie, praktycznie proponuję zapisać. Proszę państwa, a później bawimy się w programy terapeutyczne i naprawcze. To jest nieporozumienie. Nie wyręczajmy rodziców w opiece nad dzieckiem, bo byłam również na spotkaniu z panią Białobrzeską między innymi, gdzie jedna z pań dyrektor przedszkoli chwaliła się, że ma całodobowe, taki nowatorski pomysł przedszkola w Krakowie, całodobowe. Świetnie. A potem finansujemy terapię. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Pietrusa. Włodzimierza Pietrusa. Panie przewodniczący, szkoda, że nie ma. Szkoda, że nie ma pani wiceprezydent, bo ponieważ to chyba jest do niej dokument między innymi, a może do pana prezydenta Majchrowskiego. No właśnie, więc tak sobie pogadamy i życie będzie dalej się toczyć. Mam pytania do projektodawców. Pierwsze pytanie o tytuł. Jest to w sprawie pozytywnego programu. Czy w domyśle dotychczasowy program jest negatywny? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Nie znalazłem żadnej wzmianki o okrągłym stole edukacyjnym. Czy ten wysiłek był dotychczas wykorzystywany, czy on będzie wykorzystany? To jest drugie pytanie. Trzecie pytanie. Nie mam żadnej informacji tutaj też o komisjach konkursowych wybierających dyrektorów. Czy państwo są zadowoleni z pracy tych komisji? Czy one dobrze pracują, dobrze wybierają tych dyrektorów, czy nie? Bo być może to jest powód główny tej klapy, którą mamy w edukacji. Następne mam pytanie. Rozpoczęcie projektu budowy przedszkoli modułowych w związku z tym, że dotychczas mi się kojarzy państwa przekształcenie poprzez likwidację, opuszczenie budynku, sprzedaż, a z drugiej strony będziemy sprzedawać budynki, a kupować baraki, tak? Czy to jest ta forma? No to jest barak. No a co? No to jest barak. Następne pytanie, w jaki sposób będzie wspierane działanie przedszkoli tworzonych w przedsiębiorstwach, urzędach i tak dalej. Kolejne pytanie, państwo się powołują na analizy wyników nauczania i potem, że należy te szkoły, które najniższe wyniki mają, naprawiać. W związku z tym mam pytanie, czy ta analiza jest, bo tutaj z jednej strony ma być przeprowadzona, a z drugiej strony ona ma być oceną do przeprowadzenia jakichś dalszych działań. Tu mam pytanie, czy ta analiza dotychczasowa była poprawnie zrobiona, bo jak ja pamiętam, państwa przedstawiciel przy stoliku z panią prezydent na podstawie tych analiz dokonał selekcji i wytypował kilkanaście szkół do likwidacji. Uznał, że te analizy są prawidłowe, że one są słuszne i należy te skasować szkoły, ponieważ analizy są słuszne. Natomiast teraz państwo podnosicie, że nagle te analizy są nieprawdziwe. O czym żeśmy mówili z tej trybuny niejednokrotnie przy każdej likwidacji szkół. Kolejna sprawa jest informacja taka państwa, nie wiem bardzo, nie rozumiem tego zapisu, czy przeczytam, zacieśnianie współpracy szkół i MDK-ów, prowadzenie zajęć na terenie szkół. Nie, bez przecinka, nie wiem czy to ma być jeszcze tu coś po drodze, ale właśnie, czy to oznacza, że przenosimy MDK-i do szkół i likwidujemy już totalnie, czy jednak MDK-i będą dalej funkcjonować tam, gdzie mają funkcjonować, przyjmować dzieci tam, gdzie mają miejsce, bo to wygląda mi jakieś dziwne zagranie, nie wiem, może ktoś wyjaśni, o co tu chodzi. I jest dużo o temat programach dożywiania uczniów i o MOPS-ie. Znaczy moje zdanie jest takie, że jeżeli chodzi o programy dożywiania uczniów, to one powinny obejmować wszystkich uczniów, ponieważ wszyscy uczniowie, którzy przebywają w szkole, wymagają dożywienia.
no bo nie można rozgraniczać, że będzie jakieś inne dożywianie tego czy innego ucznia. Natomiast jest tylko różnica w dofinansowaniu poziomu dofinansowania tego dożywiania. W związku z tym wydaje mi się, że państwo powinni wrócić do tego, co było, czyli do właściwego dożywiania uczniów w szkole, tak jak było dotychczas, bo jak państwo chyba dojrzeli, źle się dzieje w szkole w tym zakresie. Tym bardziej, że ta Rada Miasta Krakowa podjęła w tamtej kadencji uchwałę o pewnych szkodliwych działaniach nawet sklepików szkolnych, że nie należy tam wprowadzać pewnych produktów. To ta Rada Miasta Krakowa podjęła, myśląc o dobru uczniów krakowskich szkół. A teraz zrobiła dużo gorszą sytuację, że te sklepiki być może dobrze funkcjonują, natomiast wyprowadzono prawidłowe żywienie ze szkół. I tego mi w ogóle brakuje. Tutaj po prostu jest, no, niezrozumiały dla mnie zapis. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pan Jerzy Sonik. Szanowni Państwo, jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Wszyscy przytaczam te słowa, ponieważ wszyscy znamy te słowa, dlatego je cytuję. I daję to przykład, że teraz jak można ośmieszyć, wyszydzić nawet takie słowa, prawda? Póki my żyjemy, to znaczy co? Życzymy tak krótko ojczyźnie? Przecież szybko odchodzimy z tego świata, prawda? Także tutaj bym radził tak nie wszystko ośmieszać, wyszydzać, bo takim przykładem następnym byłoby teraz to, co pan radny Pietrus powiedział, że wszystkie dzieci należy dożywiać w szkole. No teraz idąc też takim trochę ośmieszaniem, miasto Kraków dożywia bezdomnych. Dlaczego tylko bezdomnych? Wszystkich mieszkańców Krakowa powinniśmy dożywiać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Dominik Jaśkowiec. No szanowni państwo, no ciężko się oddycha i trzeba czasem sobie zdechnąć, gdy przed mówcy z tej strony, z sali wylewają tyle czary populizmu, goryczy. Mamy oto uchwałę kierunkową, uchwałę idei, która wskazuje pewne obszary w obszarze edukacji, w obszarze oświaty, w których powinniśmy dokonać niezbędnych korekt, w których powinniśmy dokonać niezbędnych zmian, aby zapewnić jeszcze lepszą ofertę edukacyjną dla naszej młodzieży, dla naszych dzieci. No tymczasem tutaj debata nad tą uchwałą jest wykorzystywana do tego, żeby przeprowadzić taki mały atak polityczny, trochę niezdarnie przygotowany i przeprowadzony, ponieważ na przykład zarzuca się Platformie Obywatelskiej, że głosowała za likwidacją młodzieżowych domów kultury. Dalibóg jako wiceprzewodniczący tej partii w Krakowie, można to sprawdzić w głosowaniach, byłem przeciwko i większość klubu Platformy również była przeciwko. W związku z tym proszę nie opowiadać rzeczy nieprawdziwych. Nie chcę powiedzieć wprost głupot z tej mównicy. Słyszeliśmy również bardzo ważną zapowiedź pana przewodniczącego Kosiora, nie ma go niestety, w sprawie, że jest przygotowywane sprawozdanie, jak głosowali radni Platformy. Ja tylko mam nadzieję, że nie jest to jakaś część szerszej akcji politycznej przeprowadzanej w całej Polsce, na zasadzie, że jak my tu PiS dojdziemy do władzy, to 6 rano będziemy tych radnych przesłuchiwać za to, jak głosowali, prawda? To jest taka powtórka z historii, już to kiedyś mieliśmy, kiedy młodzi demokraci byli o 6 rano przesłuchiwani za pana ministra Ziobro. No, on już jest tą gorszą stroną 4 RP, jak to było powiedziane, bo wystąpił z jedynie słusznej partii. No, wyrzucili go, czy odszedł. Jedna rzecz, która mnie tak naprawdę od strony wystąpienia pani Barbary Nowak bardzo zdenerwowała i bardzo mi się nie podobała. Otóż dowiedziałem się, że w Krakowie są dobre przedszkola, czyli przedszkola samorządowe, publiczne i te złodziejskie, złe przedszkola prywatne, w których trzeba płacić za opiekę. No po pierwsze przypominam, że w przedszkolach publicznych powyżej tych 5 godzin też rodzice płacą. Dzięki uchwale Platformy Obywatelskiej płacą mniej, bo to była uchwała, którą miałem zaszczyt z tej mównicy prezentować, obniżająca te stawki, przypominam.
Ale mamy również przecież całą rzeszę przedszkoli społecznych, których ceny są porównywalne z cenami przedszkoli publicznych. Mamy cały system mieszany edukacji, który bardzo dobrze funkcjonuje, więc naprawdę nie przedstawiajmy tych ludzi, którzy pracują w oświecie, budują tą oświatę na swój rachunek, jako takiego czarnego luda, którego notorycznie musicie z tej mównicy bić. To rodzice dzieci, głosując nogami, wybierają oświatę społeczną, oświatę prywatną. I mądry samorząd, a Rada Miasta Krakowa musi być mądrym samorządem, powinien wspierać tą oświatę i iść za nogami rodziców. 34% dzieci. To jest tyle mniej więcej uczęszcza do szkół społecznych, prywatnych. Dlaczego tego nie wspierać? Dla państwa jest to coś złego, to jest ten czarny lud, którego trzeba piętnować. A dla mnie jest to szansa Krakowa na dobrą ofertę edukacyjną, na coś, czego większość miast nie ma i coś, czego tak naprawdę dużo samorządów nam zazdrości. Miałem okazję rozmawiać z kolegami z Rady Miasta Tarnowa, oni byli zdziwieni tym, że u nas to tak wygląda i ten sektor edukacji społecznej, no, dla państwa społecznej to jest to samo co prywatne, jest tak mocny. Dziękuję, 4 minuty minęły. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Edward Polemski. Jan to spadłby. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, co prawda miałem nie zabierać głosu, ale że tak powiem, spowodowało to, że słuchając dziś Radia Kraków o godzinie 8.15 pan przewodniczący uderzył się w piersi, że tak powiem, za to go chwalę, pan przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider. Ponieważ, no, krótko mówiąc, w słowach swoich, jak mówi, że to, co zostało przeprowadzone, wiele błędów pewnie zostało zrobione, które by trzeba ewentualnie naprawić. I bardzo dobrze, drodzy państwo, bo pewnie z tym projektem uchwały, który jest tutaj przez państwa, my byśmy się zgadzali, czy ja bym się zgadzał ewentualnie. Natomiast, drodzy państwo, uważam, że to jest dużo za późno i bardzo bym prosił, żebyśmy sobie przypomnieli czas, na przykład taki, gdzie, myślę, tu potwierdzi pani przewodnicząca Komisji Edukacji, że na Komisji Edukacji wielokrotnie było mówione i proponowaliśmy, i dyrektorzy byli za tym, restrukturyzacja, jeszcze raz restrukturyzacja. Nikt z państwa tego nie chciał wysłuchać, drodzy państwo. A przecież to jest cel, który państwo tu wskazujecie w tym projekcie uchwały. Bo trzeba było tak rozmawiać. Nie zamykać placówek oświatowych, nie likwidować. I w tej chwili będą stare puste budynki. Może niszczyć, może ktoś kupi, prawda? Także to nie jest ten kierunek. Ale zmierzę może do innego pytania, ponieważ tu moja przedmówczyni jako wystąpienie klubowe miała dość obszerne, żeby nie przedłużać. Drodzy państwo, mnie interesuje taka sprawa, ponieważ wczoraj na Komisji Edukacji pani dyrektor Wydziału Edukacji powiedziała, że od 1 września zostanie rozwiązana umowa z 400 nauczycielami i 140 pracownikami. Jeżeli 300, to może się przesłyszałem. A jeszcze nie wrócili z urlopów, które mają. W związku z tym moje pytanie jest takie. Jeżeli na przykład by ten projekt uchwały, czy uchwała zafunkcjonował i został przegłosowany, czy ci państwo nauczyciele i pracownicy obsługi zostaną z powrotem przywróceni, czy nie? To jest takie moje pytanie między innymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią Małgorzatę Jan. Pani Małgorzata rezygnuje. Bardzo proszę pan Paweł Węgrzyn. Andrzej. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ja tylko krótko chciałbym się odnieść do dwóch wątków, które wydają mi się ważne w tej uchwale. Samą uchwałę, jak tutaj było już powiedziane, należy traktować kierunkowo. To są dosyć ogólne zapisy i w zasadzie nie ma sensu tutaj dzielić włosa na czworo, prawda? Są to pewne ogólne zapisy. Pytanie, jakie tutaj konkretne zadania będzie można wykonać. I dwie rzeczy tutaj ja uważam za szczególnie ważne z punktu widzenia, powiedzmy, moich doświadczeń. Pierwsza to jest
wsparcie tego programu dla sześciolatków, żeby właśnie wcześniej młodzi ludzie zaczynali edukację. Ja już tu wielokrotnie o tym mówiłem, wobec tego powtórzę tą tezę, którą uważam za ważną, mianowicie w Polsce edukacja trwa za długo, za późno ludzie trafiają na rynek pracy. Z tego, jeżeli będą wcześniej zaczynać edukację, według mnie jest to lepsze rozwiązanie. I druga rzecz, która w tym programie jest mocno podkreślona, mianowicie potrzeba budowy systemu wsparcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, czyli kształcenie naszych przyszłych elit, prawda, kulturalnych, naukowych, elit biznesu. No, polityki może nie, bo polityka jest demokratyczna, tutaj każdy może trafić. Natomiast wyławianie tych diamentów, prawda, i potem praca z nimi jest czymś trudnym. I ja ze swojej działki, bo akurat pracuję w takim miejscu, że spora część tych właśnie zdolnych uczniów, bardzo dobrych, trafia. Z tego innego punktu widzenia niż ten system edukacyjny, znaczy widzę, jak działają te ośrodki, te miejsca, gdzie kształci się zdolnych uczniów. Zdolnych, prawda, jeżeli chodzi o przedmioty ścisłe, zdolnych też, jeżeli chodzi o uzdolnienia kreatywne, prawda, związane właśnie z designem i tak dalej, i tak dalej. I co mnie tutaj niepokoi? To znaczy, pierwsze najpierw powiem, co mnie cieszy. Cieszy mnie to, że dużo jest tej młodzieży i dużo zdolnej młodzieży trafia do nas. To mnie cieszy. Natomiast co mnie niepokoi? Mianowicie to, że ten system opiera się, system, w którym wychowywanych jest no, rocznie około 20-30 bardzo zdolnych ludzi z tego obszaru, który ja obserwuję. Otóż ten system, który rocznie wychowuje 20-30, bardzo wyławia i wychowuje i kształci 20-30 bardzo zdolnych ludzi, opiera się może na 5-6 zaangażowanych osobach. Paru osobach ze szkół i paru osobach z uczelni. I boję się o stabilność takiego systemu, bo widzę, że te osoby nie są odpowiednio za to wynagradzane. To jest raz. Dwa, mają ogromne kłopoty z takimi drobiazgami, z mojego punktu widzenia, jak zdobycie na przykład tam kilkuset złotych na jakiś wyjazd dla ucznia, czy na jakieś nagrody na przykład na festiwalu informatycznym. Jest taki znakomity festiwal informatyczny, który mi się bardzo podoba, organizowany przez szkoły zawodowe. Bardzo dobry pomysł, świetnie to się organizuje. Jest kłopot z jakimiś nagrodami, które łącznie są na sumę tam paru tysięcy złotych. Wobec tego niepokoi mnie, że ten system jest tak kruchy, opiera się na pracy ludzi dobrej woli i jest jakiś kłopot, żeby ten system wzmocnić. Nie ma kłopotu, żeby wydawać olbrzymie miliony na przykład na wyposażenie pracowni. Bardzo dobrze te pracownie powstają. Natomiast jest kłopot, żeby znaleźć kilka tysięcy, żeby sfinansować jakieś wyjazdy, żeby pomóc tym nauczycielom, którzy pracują z tą szczególnie uzdolnioną młodzieżą, czy też żeby ufundować nagrody. Wobec tego przepraszam, że tutaj zabrałem czas w takim no niby drobnym temacie. Natomiast z mojego punktu widzenia jest to temat fundamentalnie ważny. Dziękuję bardzo. Jednak pani radna się zdecydowała, zanim pan Habranek, pani Małgorzata Jantos. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, znacie moją Państwu opinię i moje zachowanie, jeśli chodzi o sprawy głosowania w sprawie proponowanej reformy czy restrukturyzacji, jak zwał, tak zwał. Szanowni Państwo, no, cały czas usiłowałam się nie podjąć decyzji ale, czy dyskusji tutaj, ale chcę Państwu powiedzieć, mając możliwość zwrócenia uwagi, bo to w każdym momencie człowiek się uczy, na taką rzecz. Jeden z niemieckich filozofów nazywał takie zjawisko dość popularne w Polsce resentymentem.
Resentyment jest to sprawa zatykania siłą źródła siły. My napisaliśmy z tej strony projekt pozytywny. Cały czas usiłujemy wyjść z tej zapaści, z tej sytuacji niedobrej. Z drugiej strony spotykamy się tylko i wyłącznie z siłą, która zatyka źródło siły. W związku z tym, wiecie Państwo, to jest po prostu, ręce opadają w tej chwili. Jeżeli będziemy się tak kotłowali, to jest takie właśnie ta żaba w tym mleku, która nie wiadomo, czy wyskoczy z tego, czy nie. Jest to jakiś taki zupełnie przedziwny mechanizm. Jak zaproponowaliśmy cokolwiek, to jest niedobrze. Jakbyśmy nie zaproponowali, to by było niedobrze, że nie zaproponowaliśmy. I poza tym bardzo rzecz, która mi się nie podoba, w momencie, kiedy ja rozmawiam ze swoimi studentami, to ja w wielu wypadkach mówię, proszę pana, proszę jeszcze raz przeczytać ten tekst ze zrozumieniem. W związku z tym w wielu wypadkach wydaje mi się, że ta demagogia i propaganda jakaś taka przedziwna i ten resentyment zasłonił istotę całego naszej propozycji. Nie zgadzam się z tym i właśnie taka propa ignorancji, no oczywiście, że powiem tak, jak mi Staszek podsunął. Proszę państwa, od dawna mówię o systemie modułowym. Mówię o tym, ponieważ to się sprawdza, budowane są szpitale, problem związany z Austrii i w Szwajcarii i to się tam dzieje. No dajcie spokój, no przecież to po prostu nie uchodzi, żeby w taki sposób się zagrywać, bo nawet propaganda powinna być zrobiona elegancka i wtedy się ją realizuje. Jeśli chodzi o sprawę przedsiębiorstw, mówię tutaj do wystąpienia klubowego. Szanowni państwo, to był też pomysł, który lansowałam kiedyś, ponieważ on kiedyś istniał i myślę, że bardzo dobrze, żeby był. Sprawa przedsiębiorstw, które powinny otwierać przedszkole przyzakładowe. Chcę wam powiedzieć, że pomysł został podchwycony. W wielu miastach to się stało. Okazuje się, że w Krakowie niestety się nie dzieje. W związku z tym mówimy, hej, puk, puk, niech to się zaczyna dziać powoli, a nawet coraz szybciej. A wy mówicie, ale po co? Ale o co chodzi? Jaka definicja przedszkola? Jaka definicja przedszkola przyzakładowego? Po prostu tak być nie powinno. Bardzo istotną sprawą, wielokrotnie też zwracałam na to uwagę, kiedy tutaj była konferencja poświęcona dzieciom wybitnie uzdolnionym, to za przeproszeniem państwa nie było. A to jest rzecz taka, że to Kraków powinien być kopalnią tego typu pomysłów, to znaczy dzieci wybitnie uzdolnionych, ponieważ mamy potencjał, uczelnie, które są świetne i w związku z tym coś takiego trzeba robić. Bardzo brzydko postrzegam to, co powiedziała pani przedstawiająca ideę klubową pod tytułem, posługując się znów jakimiś takimi dziwnymi słowami, getta dla dzieci jednych czy drugich. Proszę państwa, w naszym bloku postkomunistycznym w Koszycach jest szkoła dla dzieci wybitnie uzdolnionych i ja tam byłam. I pytałam się, to jest realizowany program pani psycholog z uczelni, pytałam się, jak reaguje społeczeństwo na tego typu szkołę. Oni nie mogli zrozumieć mojego pytania. Mówię, jak to? Przecież to jest normalne, że dziecko uzdolnione muzycznie idzie do szkoły muzycznej, dziecko uzdolnione plastycznie do plastycznej, a dziecko, które ma wysoką inteligencję, jest kształcone po to, aby wykorzystać swój potencjał. Nie będziemy tu się posługiwali tym, jaką kto ma wiedzę i wykształcenie i kto jest pedagogiem i tak dalej, ale no, proszę państwa, nie przykrywajmy naszego pozytywnego planu, który powstał, no jakimś takim zgorzchniałym resentymentem, bo to po prostu nie uchodzi, bo będziemy tak dreptać w miejscu i to niczego naprawdę nie da. Przepraszam, miałam nie zabrać głosu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Andrzej Hawranek. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Przysłuchuję się tej dyskusji z pewną uwagą. Po raz kolejny wychodzimy z propozycją zrobienia czegoś pozytywnego. My jako członkowie klubu Platformy Obywatelskiej i po raz kolejny w wystąpieniu klubowym, w wystąpieniu członków Rady Spisu słyszymy, że to jest złe, że to jest B, że w ogóle dlatego, że myśmy z tym wystąpili, to nie należy tego realizować. Proszę państwa, ja się pytam, czy dlatego to jest złe, dlatego, bo to jest projekt Platformy Obywatelskiej? W tym projekcie uchwały jest cała masa postulatów, które państwo wcześniej, że tak powiem, formułowaliście. Ja się pytam, dlaczego członkowie klubu PiS nie wystąpią z własnym projektem? Dlaczego? Dlaczego nie urodziła się żadna uchwała intencyjna tego typu? Bo powtarzam, to jest uchwała intencyjna, którą pan prezydent zrealizuje albo nie, w jakimś zakresie, albo w całości, albo nie zrealizuje. Czy dlatego członkowie PiS-u nie występują z własnym projektem, że według nich reforma edukacji powinna polegać na indoktrynacji w szkołach?
na budowaniu ołtarzyków smoleńskich, tak jak się dzieje to w jednej ze szkół krakowskich, której pani prezentująca tutaj w imieniu klubu PiS-u była dyrektorem, a przeciwko czemu protestują rodzice i przeciwko czemu protestują wszyscy zdrowo myślący ludzie. Czy na tym powinna polegać reforma edukacji? Czy powinniśmy robić na tej sali politykę za wszelką cenę, indoktrynując, mówiąc nieprawdę i opowiadając czasami niestworzone historie? Spotykamy się z zarzutami, że mogliśmy, że późno i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, jest takie powiedzenie: lepiej późno niż wcale. Być może można było to zrobić wcześniej. Robimy to teraz. To źle? Czy tylko dlatego źle, że my to robimy, że Platforma Obywatelska z tym wystąpiła? Był tu też taki argument dotyczący dożywiania, jeden z moich przedmówców, że wszystkie dzieci w szkole powinny być dożywiane. Czy dlatego te wszystkie dzieci powinny być dożywiane, że mamy najszybszy przyrost i największą grupę dzieci z nadwagą? I to nie z nadwagą rzędu kilograma, tylko najszybciej w Europie mamy problemy. Uważam, że dożywiane powinny być dzieci, które tego faktycznie wymagają, a nie wszyscy, bo to się nazywa populizm. Płaczemy, czy tam niektórzy przedmówcy płaczą nad zwalnianymi nauczycielami, płaczą nad tym, że 300 osób straci pracę, że 800 nauczycieli straci pracę, a ja się pytam, czy kiedykolwiek z tej mównicy były płacze nad zwalnianymi pracownikami hipermarketów, nad zwalnianymi pracownikami handlu, nad zwalnianymi pracownikami administracji i całą masą nad upadającymi przedsiębiorcami i całą masą innych grup zawodowych. Ja się pytam, dlaczego nauczyciele mają być tą grupą społeczną, nad którą się wszyscy pochylają. I dlaczego mają mieć gwarancję dożywotniego zatrudnienia? Proszę Państwa, mamy niż demograficzny, dzieci jest coraz mniej i w związku z powyższym nauczycieli też będzie potrzeba coraz mniej i zdajmy sobie z tego wszyscy sprawę i nie uprawiajmy populizmu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja pozwolę sobie zabrać głos. Już, momencik, ja pozwolę sobie zabrać głos do pana radnego Habranka. Przede wszystkim niech pan nie kłamie, bo tam nie ma żadnych symboli tragedii smoleńskiej, po pierwsze, tylko tam są symbole solidarnościowe, bo patronat jest Solidarności, jakim był ksiądz Jancarz, więc proszę tu nie kłamać i nie obrażać, bo tragedia smoleńskiej również zginęli ludzie, którzy, wybitni ludzie, którzy byli również w Platformie Obywatelskiej. To po pierwsze. Po drugie, proszę pamiętać, tak naprawdę w tym projekcie, który tu jest dzisiaj o tym mówione, my nie zarzucamy pewnych szczegółów, które tam są złożone. My zarzucamy to, że Prawo i Sprawiedliwość mówiło tu już od kilku lat o tych projektach, które dzisiaj Państwo przedstawiacie jako swoje własne. I przerażające, panie Habranek, jest to, że nie tak dawno w audycji usłyszałem, że kolejny pomysł wyciągnięty przez adiunkta Akademii Ekonomicznej i profesora Mariusza Andrzejewskiego, jakim było podatek od dużych reklam, jest projektem niejakiego pana senatora z Platformy Obywatelskiej, który sam powiedział, że kiedyś tam myślał, być może jego... Po czym za tydzień jest to projekt pana senatora Platformy Obywatelskiej. Przerażające jest to, że pewne rzeczy się przejmuje. Nie mówi się o tym, że co wam przeszkadza powiedzieć, że projekt również był to Prawa i Sprawiedliwości, który już od wielu, wielu lat mówił o tym. Więc było to wspólnym interesem. Więc o to mi chodzi, panie Habranek. I proszę nie zakłamywać pewnych zdarzeń, które są czy w szkole, czy w innych instytucjach. Dziękuję. Kto tam miał zabierać głos? Sprostowanie do pana i pan prostuje. Ja najpierw ad vocem do pana, panie Habranek. Ja jestem panu... Co? Ale proszę pana, pan najpierw zaatakował mnie i pan będzie łaskaw mnie przez moment posłuchać.
A ja chcę tylko bardzo grzecznie panu zwrócić, po raz kolejny pan wyraża wielkie zainteresowanie moją osobą. A ja panu proponuję, tak samo jak wszystkim, zajmijmy się tym, o czym mówi ta uchwała, projekt państwa uchwały. Ja bardzo dokładnie, oczywiście nie we wszystkich, ale w punktach powiedziałam, powołując się na prawo, mówiąc o konkretnych sytuacjach, o odwołaniu. Nigdy pani Małgorzato Jantos nie śmiałabym powiedzieć o getcie i nie było tu mowy o getcie. Bardzo uprzejmie proszę, ja wiem, jestem odpowiedzialna za wypowiadane słowa, nie było mowy o żadnym getcie. Bardzo proszę. I żeby wrócić do tego, co ma być, ja nie będę z panem w tej chwili dyskutować na temat pamiątek, jakie są w mojej szkole. W mojej szkole dba się o wychowanie patriotyczne. W mojej szkole dba się o tożsamość narodową, żeby dzieci wiedziały faktycznie, skąd są, z czego mają być dumne. Ale jeszcze raz mówię, to nie jest powód do rozmowy dzisiaj. Uprzejmie panu dziękuję za zainteresowanie moją osobą, ale pan będzie łaskaw mówić te uwagi poza tą salą. Chętnie się z panem spotkam, żeby o tym porozmawiać. Proszę nie zawracać głowy swoimi wnioskami zupełnie sprzecznymi ze stanem faktycznym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej Hawranek w kwestii sprostowania. Ad vocem do pana przewodniczącego Pilcha. Sprostowanie do ad vocem. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Po pierwsze mówiłem o wystawie, która miała miejsce poprzednio, a nie obecnie. Po drugie, zgadzam się z tym, że to była tragedia, a z tragedii się nie robi szopki i nie robi, że tak powiem, hipokrytycznych wystaw. I to ta tragedia dotyczyła nas wszystkich, całego narodu. A mnie uczono, że z tragedii się nie robi szopki. Dziękuję. A jeszcze dodam tylko, że szkoła nie jest pani radnarko, to jest szkoła samorządowa. Nas wszystkich i utrzymywana z naszych podatków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Następny jest pani Agata Tata. Potem jest Wojciech Wojtowicz. Teraz mam nadzieję, i pan Dominik. Już nie będę zabierała głosu w tej sprawie, no chyba, że jakaś będzie dyskusja możliwa, ponieważ zrobiła się bitwa na głosy popisowska, nawet klub prezydencki uciekł. Ja mam jeszcze pytanie, więc ja pozwolę sobie państwa uwagę tutaj jeszcze skupić może na tych poza klubem PiSu i Platformy, żebyście się nie pobili tutaj. Ja mam taką wątpliwość co do tego wypowiedzi uroczego kolegi doktora tutaj przede mną. Ten system kruchy, o którym mówiłeś, Pawle. Paweł Węgiel. System kruchy, oczywiście dyskusja, nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, ale to proszę o wyjaśnienie, czy ta nagroda do nauczycieli, bo mówiłeś to w taki sposób, jakby ci nauczyciele nagradzani mieli później pieniądze dla uczniów, żeby zabierać ich, nie wiem, na wycieczki, fundować im nagrody. Przynajmniej tak zostało to odebrane. Natomiast z tym sztabem specjalistów, to ja przypomnę, że do dzieci sześcioletnich, które nie osiągnęły jeszcze dojrzałości szkolnej, a będą musiały pójść do szkoły zgodnie z rozporządzeniem i tutaj z decyzją pana premiera przede wszystkim, jest tak, że do tego jednego dziecka cały sztab specjalistów był moim zdaniem niepotrzebny. Zresztą decyzja jest nawet w rozporządzeniach, choćby z ostatniego tygodnia, gdzie wycofuje się właśnie powołanie tych zespołów koordynujących między innymi diagnozę. Więc tutaj ja bym się tak może nie obawiała, szkoły są przygotowane, natomiast do prowadzenia tego typu działań. Druga sprawa, na którą chciałam zwrócić uwagę, że być może państwo czytaliście, ale bardzo często na tej sali podczas Komisji Edukacji padał zarzut, że nauczyciele nie pracują według pensum swojego czasu pracy. Według ostatnich badań, przypomnę tylko, nauczyciel poświęca, nie licząc godzin wychowawczych,
46 godzin tygodniowo i 40 minut, więc to jest informacja dla tych wszystkich z Państwa, którzy jeszcze tego nie słyszeli, nie wiedzą, a różne opinie wygłaszają z tego miejsca na temat pracy nauczycieli. To, co myślę, że, co powiedział Pan Hawranek, no prywatnej firmy, oczywiście, że się przejmujemy losami zwalnianych pracowników, natomiast nie jest to w kompetencji w gestii samorządu, a szkoły samorządowe są w gestii naszym. Więc dlatego nimi szczególnie się opiekujemy i zajmujemy się tymi grupami, między innymi zawodowymi. I teraz tak, na koniec, gdybym była w PiS, w Prawie i Sprawiedliwości, przepraszam, bo tak jeszcze pamiętam, że nie mówiło się PiS, tylko Prawo i Sprawiedliwości, odwołując się do słów pana przewodniczącego, że zmiana kadencji będzie w listopadzie przyszłego roku, to gdybym była w Prawie i Sprawiedliwości, powiedziałabym kończ waść i wstydu oszczędź. Ale ponieważ nie jestem w Prawie i Sprawiedliwości, powiem tak, cieszę się z każdej nowej inicjatywy. Moje zdanie jest takie, że będę Państwa wspierać w tych kierunkach, które są słuszne i które mają uzasadnienie i które są przede wszystkim zgodne z prawem. Gratuluję motywacji i chęci działania i przyznania się do błędów, bo przyznanie do błędów się też nie jest sprawą prostą i oczywistą, więc cieszę się, że dostrzegacie Państwo te mankamenty i macie moje poparcie na pewno w tych kwestiach, które są zasadne. Natomiast bardzo bym prosiła o przeanalizowanie jeszcze raz tego dokumentu w postaci kierunków, ponieważ no, bardzo dużo rzeczy jest realizowanych, nawet więcej chyba niż Państwo zakładacie w tym dokumencie. A dla mnie martwią mnie te wszystkie uchwały kierunkowe, tak jak powiedziałam wcześniej, bo nawet jeżeli mają słuszny kierunek, to niestety albo w ogóle, albo w niewielkim zakresie są realizowane. Dziękuję. Bardzo proszę pan Wojtek Wójtowicz, a potem pan Pośle. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ trochę odeszliśmy od projektu uchwały, chciałbym też trochę ogólnie powiedzieć. Po pierwsze, wspomnieć o tym, że większość tych postulatów, o których mówi ta uchwała i jednocześnie też postulaty, które zostały tutaj podnoszone, zostały przedyskutowane wspólnie przez wszystkie kluby na okrągłym stole edukacyjnym. To są postulaty wychodzące ze strony radnych, mieszkańców, nauczycieli. Myślę, że ta uchwała jest właśnie także wynikiem tych konsultacji. Przypomnę tylko, że byliśmy inicjatorami tej uchwały, znaczy tego powołania tego stołu i właśnie zgodnie pracowaliśmy nad tym, aby właśnie te postulaty w takim miejscu okrągłego stołu wypracować. Myślę, że większość tych postulatów znalazła miejsce właśnie w tej uchwale, a poprzez tą uchwałę znajdzie także rozwiązanie u pana prezydenta. Ale to jakby jedna sprawa. A ta druga, to chciałem powiedzieć, że ja osobiście przez te 2,5 roku jestem bardzo dumny z tego, że zasiadam tutaj w Radzie Miasta Krakowa ze wszystkimi państwem. Mnie się osobiście tak wydaje, mam już trochę siwych włosów, że poza pierwszą kadencją do historii przejdziemy jako ta rada, która naprawdę przyjęła bardzo dużo dobrych rozwiązań. I choć mamy bardzo trudne czasy, to prawda, to staramy się wspólnie, bo uważam, że wspólnie, niektórzy się zgadzają z postulatami, niektórzy nie, ale jednak wspólnie głosujemy nad rzeczami, które przejdą do historii tego miasta. Przypomnę choćby o zmianie statutu i o tym, że usprawniliśmy mnóstwo prac. Przypomnę o tym, że powołaliśmy, czy powołamy spółkę Nowa Huta Przyszłości, otwieramy nowe kierunki. To nie nastąpi w tym roku, to nastąpi w kolejnych kadencjach, ale to właśnie ta rada dała sygnał do tego, żeby otworzyć duży rozwój w tamtej części Krakowa. O drobniejszych sprawach, dużych regulacjach nakładek asfaltowych, biletów, teraz duże sprawy właśnie spraw śmieciowych i tak dalej, programy sportowe. Właściwie w każdej dziedzinie dzisiaj wspólnie pracowaliśmy mnóstwo naprawdę bardzo dobrych rozwiązań. Przygotowujemy uchwały i dla małych przedsiębiorców, i mieszkaniowe. No a w tej chwili staramy się pomóc panu prezydentowi w podjęciu uchwał dotyczących edukacji. Zróbmy wszystko razem, aby jednym głosem właśnie występować w tych kwestiach, bo uważam, że naprawdę te kolejne 1,5 roku powinniśmy razem przepracować dla dobra tego miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Dominik Jaśkowiec. 2 minuty. Jeszcze pani Proko... A jeszcze jest. Marta.
Szanowni Państwo, z wystąpienia pani radnej Barbary Nowak, wystąpienia klubowego, dowiedzieliśmy się, że projekt naszej uchwały jest czymś złym. Że większość tych rozwiązań albo jest niezgodna z prawem, albo nadaje się do kosza, albo generalnie niszczy edukację. Tymczasem z wystąpienia pana przewodniczącego dowiedzieliśmy się, że pomysły, które mamy w tym projekcie uchwały, są zabrane PiS-owi. W związku z tym ja rozumiem, że zabraliśmy złe pomysły Prawu i Sprawiedliwości i chcemy je realizować. No, takiej schizofrenii już dawno nie słyszałem. Szanowni Państwo, jeżeli macie Państwo inne pomysły, tak jak tutaj powiedział pan radny Hawranek, stwórzcie uchwałę, napiszcie poprawkę, włączcie się w pracę Rady, a nie stójcie z boku, nie podkręcajcie nastrojów społecznych i nie próbujcie podkładać nogę tym, którzy coś w tym mieście próbują zmienić na lepsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Te złe to właśnie są... Bardzo proszę, nie będę komentował. Bardzo proszę pani Marta Patena. Nie będę komentował. Nie. Szkoda. Szanowni Państwo, pozwolą, że odniosę się do kilku wypowiedzi, tych, które mogły być przeze mnie źle zrozumiane, albo z czego wydaje mi się, że na przykład mijają się z prawdą. Rozpocznę wstępem od ostatniego wystąpienia mojego kolegi klubowego, pana Pawła Węgrzyna, który mówił, że zawraca nam sprawę drobnymi rzeczami, ale panie Pawle, to właśnie z drobnych rzeczy i tematów składa się nasze życie. I ja myślę, że w ogóle ta uchwała stąd wzięła swój początek, że może wydaje się, że jest dobrze, a jednak właśnie w tych drobnych realizacjach są złe rzeczy. I może teraz kolejno nad wszystkimi wypowiedziami pozwolę sobie przejść do niektórych wypowiedzi. Co się tyczy wypowiedzi klubowej Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej organizacji przedszkoli przy przedsiębiorstwach, stwierdzone zostało, że nie mamy na to wpływu. No mamy na to wpływ. Mamy na to wpływ w postaci utworzenia, wymyślenia, zaproponowania krótkiej ścieżki legislacyjnej, zaproponowania przedsiębiorstwom tego, co nazywa się rachunkiem zysków i strat, zaproponowania tego, aby w ogóle rozważyli, czy utworzenie przedszkola się opłaca, bądź nie. Nasza propozycja wynika z rozmów właśnie z przedsiębiorcami, bo jeżeli nawet komuś z nich zaświtała w myśl w głowie, a może bym utworzył przedszkole dla dzieci moich pracownic, to jak zaczął wertować przepisy, doszedł do wniosku, o kurczę blady, za dużo tego wszystkiego, musiałbym powołać sztab ludzi, aby to wszystko rozpoznać. A wystarczy rozpoznać raz dla całego Krakowa, dla wszystkich przedsiębiorców i spróbować podsunąć im ten pomysł. A i tak decyzja musi być indywidualna każdego z nich. Co się tyczy... Ojej, nie wziąłam sobie projektu, przepraszam. Trzy minuty. Przepraszam bardzo, bo tutaj pani Barbara Nowak odnosiła się do poszczególnych literek i stąd chciałam odnieść się także. W sprawie punktu 3e, ocena realizacji programów naprawczych będąca podstawą do restrukturyzacji i pani radna powiedziała, że to wszystko jest w ustawach i w rozporządzeniach. No może tak, tylko że my chcemy zrobić to trochę w sposób, no może bardziej nazwałabym tutaj tak trochę kolokwialnie cywilizowany, czyli po pierwsze szkoły muszą wiedzieć, czy chcą się naprawić, muszą zdecydować, czy chcą taką ścieżkę podjąć. Od nich musi wyniknąć pomysł samej naprawy. Oczywiście, że może kurator musi decydować, ale my chcemy, aby większość tych działań była podejmowana na dole. Najpierw szkoły muszą się dowiedzieć, czyli kolejność dobra, inna.
najpierw muszą się dowiedzieć i na podstawie jakich kryteriów będą oceniane, zaakceptować ich miejsce według tych kryteriów, czy wynika konieczność naprawy w pewnych ich obszarach działania i czy chcą, czy nie. I to rozumiemy w tym punkcie E, który jest związany z programami naprawczymi w tym sensie. Co się tyczy realizacji godzin z karty nauczyciela, stwierdziła Pani, że jest ściśle ewidencjonowana ta praca i to jest żmudna praca nauczycieli. Powiem tak, jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Prowadzenie ewidencji to nie jest to samo, co dobra realizacja. Można ewidencjonować złą realizację. Nam chodzi o to, aby sama realizacja była dobra i właśnie od rodziców mamy sygnały, że niekoniecznie te godziny tak zwane karciane są dobrze realizowane. Stąd tutaj w tej uchwale punkt dotyczący tego zapisu. Co się dotyczy walce z bezrobociem, to była mowa, że nie 900 było wczoraj na Komisji Edukacji, tylko 300 nauczycieli. Co się tyczy klasy, ale nie ma pani radnej, wczoraj też żeśmy wyjaśniali w 93. Szkole Podstawowej tej klasy sześciolatków, też dyrektor musi podjąć decyzję. Dobrze. Dobrze. Pani radna, to chodzi o kontynuację dzieci i tam było kiedyś więcej dzieci, teraz 15. I wyjaśniała pani dyrektor i teraz pewnie też pani na ten temat słucha, że tam jest, może być zupełnie inny, lepszy pomysł pozostawienia tej klasy, co wczoraj dowiedzieliśmy się na Komisji Edukacji. Co się tyczy tych świetli całodobowych, no nie chcemy całodobowych, chcemy wydłużone, bo po prostu wiemy, to słyszymy od mieszkańców, od matek, od ojców, że potrzeba jest większego wsparcia nad dzieckiem, że to nie jest tak, jak było kiedyś, jak nasi rodzice wracali z pracy o godzinie 3, tylko dzisiaj rodzice pracują do wieczora i potrzebujemy odpowiedzieć na zapotrzebowanie społeczne. Nie będziemy tych dzieci zatrzymywać siłą, tylko jeżeli będzie potrzeba, to proponujemy utworzenie takich świetlic czynnych dłużej. Jeżeli chodzi o przedszkole modułowe, bo tutaj padło takie stwierdzenie, sprzedawać budynki, a kupować baraki. To powiedział pan Pietrus. Tak, panie radny, dokładnie. Ja osobiście nie mam nic przeciwko temu, żeby pieniądze uzyskane za przedszkole numer 114 na Stradomiu w kwocie circa about 10 milionów, żeby za te pieniądze wybudować 3 przedszkole modułowe w dzielnicach, gdzie nie ma żadnego budynku miejskiego. I to o to chodzi w tym projekcie. Nie, tu stoi budynek miejski, sprzedajemy go obok modułu, tylko modułowe potrzebujemy tam, gdzie nie mamy możliwości samorządowych. I wybudowanie nowego gmachu murowanego byłoby dużo droższe, bo kosztuje 6-7 milionów niż modułowego, którego pan nazywa barakiem, a którego my nazywamy modułowym. I ja uważam, że dzieci tam mają zapewnione świetne warunki w tych miastach, gdzie zostały utworzone. Także zgadzam się nawet dokładnie z tym stwierdzeniem. Sprzedawać budynki, kupować baraki, ale baraki przez duże B. Zarzucił pan, nie wiem, czy to dobrze zrozumiałam. Pani przewodnicząca. Już, nie wiem, czy to dobrze zrozumiałam, panie radny, że przy okrągłym stole edukacyjnym przedstawiciel partii Platformy Obywatelskiej wytypował szkoły do likwidacji na podstawie diagnozy. Tak. Przy okrągłym, no to tak, to jeżeli przy okrągłym stole przedstawiciel wytypował. Nie, bardzo proszę wypowiadać się, bo jest. Proszę. 7:20. Kończymy, pani przewodnicząca. Pani poseł, proszę pana, ponieważ padło, że przy okrągłym stole ktoś wytypował szkoły do likwidacji, zaprzeczam publicznie, patrząc do kamery. Nie było mowy na okrągłym stole o likwidacji szkół, jeżeli chodzi o konkretne placówki. Nie było, a zatem ktokolwiek by tego nie zrobił, to nie było. No i teraz jeszcze może jedno zdementowanie, że na komisjach edukacji każdy może powiedzieć w odpowiedzi,
odpowiednim miejscu to, co sobie życzy, a zatem zarzut, że chcieliśmy rozmawiać na Komisji Edukacji, a nie można było, to nie tak. I w razie czego zgłoszę się drugi raz. Dziękuję, przepraszam. Nie. Już pani 8 minut, nie dopuszczę. Dziękuję bardzo. W kwestii sprostowania. Dobrze. Sprostowanie, pani Prokop-Staszewska się już... Panie przewodniczący, ja chciałem sprostować, że powiedziałem przy zielonym stoliku, tak zwanym zielonym stoliku, czyli w małym gronie, ale na podstawie tych analiz. No tak podała też prasa, proszę sobie poczytać. Dziękuję bardzo, bardzo proszę pani radna Ania Prokop-Staszewska. Bardzo proszę pani. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chyba źle dzisiaj pogoda na nas działa. Powiem 4 punkty. Po pierwsze, uważam, że prawem, edukacją, ochroną zdrowia i finansami powinni się zajmować fachowcy, a nie politycy. Powinni za to odpowiadać. Po drugie, wszyscy jesteśmy najlepszymi radnymi. Po trzecie, wszyscy mamy rację. Tylko może pracować powinniśmy ciszej w komisjach, a nie na sali, żeby wszyscy widzieli i słyszeli, bo w ten sposób marnujemy swój czas, który już nikt nie wróci. Bo to, co powiedzieliśmy i zrobiliśmy przed chwilą, już nie wróci. A zauważyłam jedną tendencję, że coraz bardziej się rozkręcamy i coraz bardziej mówimy, a nie robimy. I 4 punkt, że każdy może sobie odpowiedzieć, co robi dla innych. Każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć, bo po to zostaliśmy tutaj wybrani. A nie czy jesteśmy w PiS-ie, w PO, czy w przyjaznym Krakowie. I ostatnie, właściwie do tego punktu 4 pytanie. Każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest przyzwoity. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu. Pan Paweł Węgrzyn. 2 minuty. Panie Pawle. 2 minuty. Nie będzie to. Panie przewodniczący, państwo radni, ja chciałem właśnie wyjaśnić pani radnej, której nie ma, natomiast... Jest. Dobrze. Otóż projektodawca. Pani radna dokładnie powtórzyła to, co powiedziałem i sprawa jest prosta. Miałem na myśli konkretną grupę, kilku nauczycieli, kilku pracowników uczelni wyższych i ta niewielka grupa wychowuje gdzieś około 20-30 olimpijczyków, laureatów różnych konkursów i tak dalej, i tak dalej. I ja widzę, na co im brakuje pieniędzy. Na proste rzeczy im brakuje pieniędzy, właśnie takich drobnych pieniędzy, żeby sfinansować przejazd ucznia na jakieś zawody, prawda, żeby ufundować nagrody na festiwalu i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego ja, ponieważ nie biorę udziału w pracach ani Komisji Edukacji, ani prawdopodobnie nie będę zbyt aktywny w realizacji tego programu, deklaruję, że mogę wskazać, prawda, te grupy, które od lat pracują z wybitnymi uczniami, mają dobre wyniki i chętnie, że tak powiem, tutaj będę pośredniczył. Uważam, że to jest konkretna, prosta do załatwienia sprawa, którą powinniśmy załatwić. Dziękuję bardzo. To było wszyscy. Zamykam dyskusję, szanowni państwo. Proszę tylko o odpowiedź projektodawcy na pytania, które zostały zadane. Chciałbym państwu przypomnieć, że po tym rozpoczynamy głosowania. Proszę państwa, po tak dużej dyskusji mam 2 wyjścia. Albo to spuentuję jakimś krótkim podsumowaniem, albo krok po kroku będę omawiał państwa pytania, do czego jestem też przygotowany. Jeżeli przyjąć pierwszy wariant, to chciałbym powiedzieć tak. Przy całej dyskusji, przy różnych uwagach, które tutaj zostały przekazane, najważniejsze dla mnie jest sformułowanie, które i było na końcu wystąpienia pani Nowak, i było na końcu wystąpienia pana Migdała, i było na końcu wystąpienia pani Agaty Tatary, że są gotowi na współpracę. Znaczy, moim zdaniem, myślę, że to zdanie znacznej części państwa, czeka nas, znaczy mamy szansę dokonać dość ważnych albo bardzo ważnych zmian w krakowskiej edukacji i ważne, żebyśmy do tych priorytetowych spraw byli zgodni.
I to jest w zasadzie główne podsumowanie, ponieważ mówię, mógłbym jeszcze to rozszerzać, a na koniec powiem Państwu, dzisiaj na stronie internetowej jest taki rysunek mleczki, w którym król pokazuje drugiemu królowi obrazy na ścianie, gdzie widać, jaki on był waleczny i tak dalej, i mówi coś takiego. A na tej ścianie są moje czyny, których bym dokonał, gdybym miał trochę więcej czasu. Dajmy sobie trochę więcej czasu i te półtora roku właściwie spożytkujmy. I to niech będzie podsumowanie tej dyskusji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko do tego. Zamknięta dyskusja. Odbyliśmy czytanie projektu. I teraz tak. Opinia prawna z uwagami radcy prawnego Urszuli Theodorowicz przyjęta przez projektodawcę w formie autopoprawki i do opinia prawna uzupełniająca przyjęta jako również autopoprawka. A więc wpłynęła autopoprawka. W trybie statutowym do projektu również zostały zgłoszone dwie poprawki do opinii prawnej. Dziękuję bardzo. Aktu powołania.